29 maja wspominamy błogosławioną Eliaszę od świętego Klemensa, dziewicę. Teodora Fracasso urodziła się 17 stycznia 1901 roku w Bari we Włoszech. Jej rodzice byli bardzo religijni, ojciec był rzemieślnikiem, matka zaś zajmowała się domem. Gdy Teodora miała 5 lat, ujrzała we śnie piękną panią, która przechadzała się wśród kwiatów, a potem w promieniach światła. Wtedy właśnie Teodora postanowiła obrać życie zakonne. Rodzice posłali ją do szkoły dla pielęgniarek, prowadzonej przez siostry od stygmatów. W 1911 roku, w przeddzień przyjęcia pierwszej komunii świętej, we śnie ukazała jej się święta Teresa od Dzieciątka Jezus i powiedziała: „Będziesz zakonnicą, jak ja”. Teodora zaczęła się uczyć szycia i haftu i wstąpiła do Stowarzyszenia Błogosławionej Imeldy Lambertini, dominikańskiej oblatki o szczególnym nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, a następnie wstąpiła do Armii Anielskiej Świętego Tomasza Zakwinu. Dzięki kierownictwu dominikanina ojca Pietra Fiorilla skrystalizowało się wówczas powołanie Teodory. Za jego radą 20 kwietnia 1914 roku wstąpiła do trzeciego zakonu dominikańskiego, przyjmując imię Agnieszka, a po uzyskaniu dyspensy, o którą musiała prosić ze względu na zbyt młody wiek, 14 maja 1915 roku złożyła śluby zakonne. W trudnym okresie I wojny światowej poświęcała się m.in. pracy katechetycznej. Pod koniec 1917 roku nawiązała kontakt z jezuitą ojcem Sergiem di Gioją, który stał się jej spowiednikiem. Doradził on jej wybór zakonu karmelitańskiego. W grudniu 1918 roku odwiedziła klasztor świętego Józefa w Bari, by przyjrzeć się życiu tamtejszych mniszek. 8 kwietnia 1920 roku Teodora wstąpiła do karmelu świętego Józefa w Bari. 24 listopada otrzymała habit karmelitański i nowe imię, siostra Eliasza od świętego Klemensa. Pierwsze śluby złożyła 4 grudnia 1921 roku, a uroczyste śluby złożyła 11 lutego 1925 roku. Już w pierwszych miesiącach nowicjatu musiała walczyć z trudnościami, kiedy na wiosnę 23 roku matka przeorysza wyznaczyła siostrę Eliaszę do pracy w szkole hafciarstwa przy Karmelu. Kierowniczka szkoły, osoba apodyktyczna i surowa, negatywnie oceniała zakonnicę. Zarzucała jej, że zbyt łagodnie i serdecznie traktuje uczennicę i doprowadziła do tego, że po roku usunięto siostrę Eliaszę z zakładu. Wówczas podjęła pracę w zakrystii. Sumiennie wypełniała swoje obowiązki. Wiele czasu spędzała na haftowaniu. W styczniu 1927 roku siostra Eliasza ciężko zachorowała. Cierpiała na częste i silne bóle głowy, nigdy się nie skarżyła, dzielnie znosiła wszelkie cierpienia. Zmarła w uroczystość Bożego Narodzenia 1927 roku, jak to wcześniej sama przepowiedziała. Beatyfikacja siostry Eliaszy odbyła się w Bari 18 marca 2006 roku. Przewodniczył jej kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Relikwie błogosławionej spoczywają w jej macierzystym klasztorze. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Eliaszy Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.